Witajcie moi drodzy na kolejnym moim wideo. Jak widzicie, dzisiaj coś innego. Żadne ażury, żadne proste wzory. Dzisiaj mamy do zrobienia razem warkocz. Warkocz bardzo łatwy. Zobaczycie zaraz, że to naprawdę jest śmiesznie łatwe. Dla początkujących powiedziałabym też. Według szkicu, jak będziecie robić, my mamy tutaj tylko prawe i lewe oczka. Co jest w tym warkoczu bardzo fajnego, że ten warkocz jest identyczny z obu stron. Powiedzmy, tu jest prawa strona, bo mamy ten krótki koniuszek i tak wygląda jego lewa strona, zobaczcie. Ona jest identyczna jak ta prawa. Raport jest 12 oczek na warkocz. Ja oprócz tych 12 oczek na warkocz zrobiłam 8 oczek przed warkoczem i 8 oczek po warkoczu plus 2 oczka brzegowe. Wy możecie ten odstęp przed i po zrobić krótszy, znaczy węższy, nie musi to być 8 oczek. Możecie zrobić z 4 oczek i później znowu następny warkocz robić. To już tylko od Was zależy. Ważne jest, że liczba oczek na warkocz jest 12. Ja na tym wzorze, na tym szkicu, popatrzcie, mam tylko zaznaczony sam warkocz. Nie zaznaczyłam tych 8 oczek przed i 8 oczek po, ponieważ to jest tylko i zależne od Was, jak Wy chcecie ten warkocz, w co chcecie go wrabiać. Jeżeli będziecie robili opaskę na przykład na głowę z tym warkoczem, popatrzcie, to zróbcie lepiej troszeczkę więcej tutaj. Ja tutaj te 8 oczek przed i 8 oczek po raporcie robiłam samymi prawymi oczkami, to znaczy z prawej strony i z lewej strony robiłam samymi prawymi oczkami. Robiłam to resztką mojej Lana Grossa Elastico Big. Numer jest 0,38. My mamy tutaj 96% wełny i 4% poliesteru. Na druty o grubości ja robiłam czwórkami, a to jest na druty o grubości 5 do 5,5 mm. Jeżeli będziecie robili tą włóczką, jeżeli kupicie sobie tą włóczkę, to weźcie troszeczkę, jeżeli robicie przykładowo opaskę na głowę, to weźcie troszeczkę mniejsze druty, to bardziej jest ściśnięte, bo ta włóczka, ona się dosyć, jest dosyć rozciągliwa. W 50 gramach macie 105 metrów. Ja powiem Wam, ile tutaj mam centymetrów na szerokość, na tą opaskę na głowę, którą robię. Pamiętajcie o tym, że u mnie jest 12 oczek na raport plus 8, plus 8, plus 2 brzegowe. I mam tutaj w tej chwili 14 chyba centymetrów. No 14 centymetrów. Bez rozciągnięcia mam 14 centymetrów. A więc to jest taka szerokość, można powiedzieć, dla szerszej opaski. Jeżeli chcecie ją węższą robić, to tak jak powiedziałam, róbcie to z mniejszą ilością oczek przed i po raporcie. 12 oczek na raport i na wysokość, przepraszam, mamy 12 rzędów. Jak widzicie, tutaj mamy tylko lewe i prawe oczka. Te kreseczki tu w poprzek to są lewe oczka, tu mamy prawe oczka, lewe, prawe, lewe, prawe. Przed raportem i po raporcie z obu stron robimy tylko prawymi oczkami. Tu mamy warkocz. W piątym rzędzie jest warkocz, który robimy zostawiając na igłę do warkoczu albo na zwykły drut zostawiamy oczka przed robótką. Tu natomiast jest warkocz, gdzie zostawiamy za robótką. Jak widzicie, tutaj mamy w pierwszym rzędzie, mamy lewe, przepraszam bardzo, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. Drugi rząd
robimy po rysunku. To znaczy tak jak one schodzą z drutu te oczka, to znaczy tam gdzie robiliśmy prawe oczka, one schodzą z drutu jako lewe oczka. A więc od pierwszego do czwartego rzędu możecie robić sami, bo robicie po narzuceniu oczek, robicie tylko prawe i lewe oczka. Spotkamy się w piątym rzędzie, gdzie pokażę Wam, jak zrobić ten warkocz. Przed zostawiając oczka, później możecie robić sami od siódmego do dziesiątego, bo widzicie, one są identyczne jak tutaj, że z prawej strony robimy lewe, prawe, z drugiej strony w rzędach parzystych robimy tak, jak schodzą z drutu. I później spotkamy się w jedenastym rzędzie, żebym mogła Wam pokazać, jak robić ten warkocz, zostawiając te oczka za robótką. Nie chcę Wam za długo tutaj przeciągać to, dlatego nie będę Wam pokazywała, jak robić te oczka prawe, lewe, bo to każdy, nawet ten, który jest początkujący, wie, jak to się robi. Ja będę teraz przechodziła na trochę dłuższe druty. Już zrobiłam tutaj tych moich 8 oczek prawymi. A więc spotkamy się w rzędzie 5. Ten szkic możecie sobie przepisać. Jak widzicie na początku wideo, możecie go sobie przepisać. Zapiszcie sobie później z boku, że to są oczka warkocza, które zostawiamy przed robótką, a to są, które zostawiamy po robótce. No dobrze, a więc spotkamy się w 5. rzędzie. Przerobiłam rzędy od 1 do 4. W 5. rzędzie w tej chwili jestem. Ja sobie tutaj, niech Was to nie irytuje, ja sobie zaznaczyłam, żeby nie liczyć zawsze, to zaznaczyłam sobie po prostu, gdzie kończy się tych moich 8 oczek przed raportem i 8 po raporcie. Przerobiłam już moje pierwsze oczko brzegowe plus 8 oczek przed raportem i teraz zaczynamy nasz warkocz. Rozpoczynamy raport i jak spojrzycie na szkic, to mamy na początku 2 oczka lewe w tych oczkach raportu. Jesteśmy teraz w tym raporcie, a więc ten raport mamy tutaj w 5. rzędzie. Robimy 2 oczka lewe, 2 oczka prawe. 2 oczka na lewo i 2 na prawo. Teraz zabieramy 4 oczka, 4 oczka na drut do pomocniczy, powiedzmy. Raz, 2, 3, 4. I zostawiamy je przed robótką. One zostają przed naszą robótką. Kolejne oczka przerabiamy tak, jak one tutaj są pokazane. Czy jak spojrzycie na szkic. A więc kolejne 2 oczka są oczkami lewymi i te przerabiamy na lewo. 1 i 2. Następnie 2 oczka prawe. 1 i 2. Przenosimy oczka te 4 z drutu pomocniczego, z naszej igły pomocniczej, na lewy drut roboczy. Tak to może będę nazywała. I popatrzcie, jak spojrzycie, możecie spojrzeć na szkic, albo również tutaj, to jest widoczne, że te 2 oczka pierwsze, które teraz 4 przenieśliśmy z powrotem na lewy drut, one schodzą nam jako lewe oczka i tak też je przerabiamy. Lewe i jeszcze jedno lewe. Nie róbcie tego za mocno, nie ściągajcie, nie róbcie tego za ciasno, bo później będzie to bardzo brzydko wyglądało, bo ten warkocz będzie taki bardzo mocno ściągnięty i będzie ciągnął za sobą te boki. Kolejne 2 oczka, jak widzicie, są oczkami prawymi. I takie też przerabiamy. To wszystko. Marker przenoszę, robię moich 8 oczek po raporcie, które robię i z prawej, i z lewej strony oczkami prawymi.
Wy możecie oczywiście to też robić ryżowym wzorem. Jest też pokazany u mnie na wideo wzór ryżowy, też bardzo ładnie będzie wyglądał. Odwracamy robótkę, robimy rząd szósty. I tutaj robimy w szóstym rzędzie, nie robimy nic innego jak robiliśmy do tej pory w tych pierwszych rzędach czterech, to znaczy te oczka przed raportem i po raporcie robicie takim wzorem, jaki Wam najbardziej się podoba, czy ryżowym, czy takim jak ja w tej chwili, i ten raport, gdzie robiliście warkocz, przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Popatrzcie, dwa lewe, raz, dwa, dwa prawe, dwa lewe. Musicie tylko pamiętać o tym, że my cały czas, cały ten wzór, może powiem w ten sposób, robimy wzorem ściągaczowym. Dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe i tak dalej, i tak dalej. Musicie po prostu na to zwracać uwagę. I ostatnie dwa są na prawo. Za moim markierem ja robię 8 oczek samymi prawymi oczkami i na koniec moje oczko brzegowe przerabiam na lewo. Ja pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam, a ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. To był szósty rząd. Rząd siódmy, ósmy i dziewiąty przerabiacie identycznie jak pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. I spotkamy się znowu w rzędzie jedenastym. Jesteśmy w tej chwili w jedenastym rzędzie. Nie myślcie, że to ja tak mruczę. Tutaj mam koleżankę, która mi się położyła. Zobaczcie. I ona mi tak mruczy tutaj pod nosem, żebyście nie pomyśleli, że to ja jestem taka mrukliwa. Ok, jedenasty rząd i przerobiłam moje oczko brzegowe i 8 oczek przed raportem. I teraz w jedenastym rzędzie robimy znowu warkocz. Tym razem zaczynamy go na początku robić z pierwszych czterech oczek. W tym piątym rzędzie robiliśmy z ostatnich, a tutaj robimy z pierwszych. To znaczy, wkuwamy nasz drut pomocniczy, czy naszą igłę pomocniczą w kolejne cztery oczka i zostawiamy tym razem za robótką. W piątym rzędzie zostawialiśmy przed, w jedenastym zostawiamy, popatrzcie, za. Nić do tyłu. Kolejne cztery oczka przerabiamy tak, jak one schodzą z drutu, tak jak jest na szkicu. To znaczy dwa lewe, dwa prawe. Przenosimy nasze cztery oczka z pomocniczego drutu z powrotem na lewy drut. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. To już niepotrzebne. I patrzycie albo na szkicu, albo tutaj patrzycie, jak one nam schodzą z drutu. A więc mamy dwa na lewo. Pierwsze na lewo i drugie na lewo. Ja teraz przerabiam te, które zdjęłam z tego drutu pomocniczego. Pierwsze na prawo, drugie na prawo. To wszystko. I teraz mamy cztery ostatnie oczka w tym raporcie. Dwa na lewo i dwa na prawo. Widzicie, to wszystko. Już w tej chwili przerabiam moich 8 oczek po raporcie. 8 oczek po raporcie. I moje oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i jestem w tej chwili w 12 rzędzie. I w tym 12 rzędzie nie robię nic innego, jak przerabiam wszystkie oczka tak, jak one schodzą z drutu, moi drodzy. Popatrzcie, tutaj te pierwszych 8 oczek przerabiacie tak, jak wybraliście sobie wasz wzór przed
raportem, czy będziecie robili to gładko, samymi prawymi oczkami, z prawej strony prawe, z lewej strony lewe, czy będziecie robili tak jak ja, z każdej strony prawe oczka, czy wzorem ryżowym, to naprawdę nie ma znaczenia. Jestem teraz tutaj w lewej stronie raportu. W sumie tu nie ma żadnej lewej strony, bo jak Wam pokazałam na początku, ten wzór warkoczowy jest z obu stron identyczny. A więc nie ma tutaj ani prawej, ani lewej strony. Jak będziecie robili ryżowym wzorem, czy tak jak ja, że wszystkie oczka przed i po raporcie prawe z każdej jednej strony, to naprawdę nie jest widoczne, gdzie jest prawa, a gdzie jest lewa strona. To jest taki uniwersalny warkocz, można powiedzieć, który nie ma lewej ani prawej strony. To wszystko. Zakończyłam mój warkocz. Może troszeczkę odjadę od Was. Popatrzcie, w ten sposób to wygląda. Grubas tu leży. Zobaczcie, w ten sposób to wygląda. No dobrze, już Ci nic nie robię, już Ci nie przeszkadzam. U mnie to jest ten krótszy koniuszek tu z prawej strony, więc to jest prawa strona, można powiedzieć. Lewa strona jest identyczna jak prawa. To wszystko, moi drodzy. Ten szkic, tak jak powiedziałam, możecie sobie na początku tego wideo albo przepisać, albo mogę Wam go przesłać na prywatną wiadomość na Facebooku. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, żeście znowu gościli na moim kanale. Będę się bardzo cieszyła, jeżeli polecicie mnie swoim znajomym, jeżeli podniesiecie kciuk w górę i no jeżeli wykorzystacie przede wszystkim, o Boże, co tu się wyprawia, jeżeli przede wszystkim wykorzystacie te wzory, które Wam pokazuję na moim kanale, na Wasze projekty. Sprawia mi to zawsze, za każdym razem, bardzo wielką radość. Serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Cześć!